Rok 2021 był udany dla branży funduszy inwestycyjnych. Cały rynek funduszy inwestycyjnych, rynku kapitałowego wzrósł o 7% do 195 miliardów złotych. Z naszej perspektywy można nieskromnie powiedzieć, że ubiegły rok nawet był bardzo udany, bo nasze aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 53%. Łącznie do 4,4 miliarda złotych. Nasz udział w rynku funduszy inwestycyjnych wzrósł dzięki temu do 2,2%. Także z tej perspektywy można powiedzieć, że wykorzystaliśmy dobrze wszystkie szanse, które niósł za sobą rok 2021, który przypomnę, że generalnie dla inwestorów był rokiem udanym. Przez zdecydowaną większość ubiegłego roku indeksy giełdowe pięły się w górę ustanawiały nowe rekordy na przykład WIK pobił rekord wszechczasów. czasów. Jedynie co mogło martwić inwestorów to gorsza sytuacja na rynku obligacji, fundusze obligacji, fundusze dłużne drugą połowę ubiegłego roku na pewno nie mogą zaliczyć do udanych. Jeżeli chodzi o Dom Inwestycyjny Xelion, tą firmę konsolidujemy od 29 października 21, czyli przez dwa miesiące ubiegłego roku. W sumie, no, głównie z tego powodu, musieliśmy za ubiegły rok już szykować sprawozdanie skonsolidowane, nie jak wcześniej jednostkowe, w związku z tym pojawiły się nowe pozycje w naszym rachunku wyników i aktywach, pasywach. Cały ubiegły rok z punktu widzenia zarówno biznesu jednostkowego, jak i skonsolidowanego, należy uznać za udany, można nawet powiedzieć, że bardzo udany. Zysk skonsolidowany w ubiegłym roku wyniósł 25 milionów złotych i był zdecydowanie wyższy niż w roku poprzednim, kiedy wyniósł niespełna 18 milionów złotych. Zysk jednostkowy z kolei wyniósł 22,3 miliona złotych, także z tego wyniku również jesteśmy zadowoleni. Mówię o tym wyniku jednostkowym, dlatego że dla inwestorów jest to istotna informacja, dlatego że to z zysku jednostkowego jesteśmy w stanie płacić naszym akcjonariuszom. Pieniądze, dzielić się z akcjonariuszami i takie mamy plany również. Walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno odbyć się za kilka tygodni. Zakładamy, że zgodnie z naszą długoterminową polityką będziemy chcieli podzielić się tym zyskiem jednostkowym i wypłacić go albo w formie buybacku, albo w formie dywidendy, w zależności od decyzji naszych, naszych akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o początek roku 2022, to pierwsze tygodnie były w miarę spokojne dla naszej branży. Później, niestety, rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która spowodowała, że klienci znowu ruszyli do umarzania jednostek uczestnictwa w funduszach, głównie w funduszach dłużnych, bo tam wyniki za ostatnie miesiące są relatywnie słabe i część klientów po prostu tego nie wytrzymuje w związku z tym saldo. Nabyć i umorzeń w lutym było negatywne, w marcu prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej negatywne, natomiast później w kolejnych miesiącach oczekiwalibyśmy na ustabilizowanie sytuacji i już spokojniejsze reakcje ze strony inwestorów. Pomimo tego i pomimo obniżenia maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie z 2,5 do 2,0%, pierwszy kwartał od strony wyników finansowych w naszej firmie powinien być solidny, a może nawet będziemy w stanie pokazać coś, co pozytywnie zaskoczy naszych inwestorów. Optymistami byliśmy w roku 2021. W roku 2022 raczej podchodzimy do rynków z większą ostrożnością. Są różnego rodzaju czynniki ryzyka, takie jak właśnie wojna na Ukrainie, ale i przede wszystkim zmiana polityki pieniężnej przez banki centralne. To jest ten czynnik, który naszym zdaniem może odkrywać istotną rolę, nie tylko w Polsce, ale i na wszystkich innych rynkach, również na rynku amerykańskim. Banki centralne systematycznie podnoszą stopy procentowe. My w tym procesie jesteśmy zaawansowani, jesteśmy na poziomie 3,5%. Zakładamy, że RPP podniesie stopy do, do 5% w najbliższych miesiącach. Natomiast Amerykanie dopiero zaczynają proces normalizacji polityki pieniężnej. Jesteśmy po pierwszej decyzji Fedu, następna... W maju zakłada się, że może być to ruch o 50 punktów bazowych, i w kolejnych miesiącach będą na pewno kolejne podwyżki w Stanach Zjednoczonych, co będzie miało znaczenie dla inwestorów na całym świecie. Po prostu zrobi się większa zmienność, będą fale wzrostowe, spadkowe, tak jak to widzimy zresztą w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast po cichu liczymy na pozytywny scenariusz, jeżeli chodzi o instrumenty dłużne. One są pod dużą. Presją w ostatnich dobrych kilku miesiącach. Rentowności obligacji wzrosły na przykład rentowności obligacji dziesięcioletnich wyraźnie powyżej 5%. Natomiast no, mamy nadzieję, że sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się w takiej postaci, że dojdzie wcześniej lub później do porozumienia pomiędzy Ukrainą a Rosją i to powinno mieć pozytywne przełożenie w szczególności na rynki surowcowe. A za tym również na oczekiwania co do tego, jak będzie wyglądała inflacja w Polsce i na świecie w kolejnych kwartałach. To później powinno rzutować na politykę banków centralnych, to również powinno rzutować na poprawę sytuacji na rynku obligacji. I no mamy nadzieję, że jeżeli szukamy jakichś pozytywów na rok 2022, że doczekamy się takiego momentu, że ten trend na obligacjach w Polsce zmieni się. Oczywiście trudno w tym momencie stawiać tezę, czy to będzie za chwilę, czy jeszcze trzeba poczekać kilka tygodni, czy może nawet kilka miesięcy, ale zakładamy, że ta tendencja się zmieni, co powinno służyć całej branży funduszy inwestycyjnych, klientom przede wszystkim, no i również Quercusowi.